Za nami trzeci odcinek drugiego sezonu Rodu Smoka. Czy nasze zdanie na temat tego drugiego sezonu uległo zmianie? To znaczy, czy jest lepsze niż o poprzednich odcinkach? Czy w ogóle to zdanie uległo zmianie? Nadal drugi odcinek drugiego sezonu póki co jest tym najlepszym z drugiego sezonu, co nie znaczy, że najlepszym z całej serii. Oj, bardzo nie. Niemniej warto omówić ten kolejny odcinek, bo przecież jeszcze może być lepiej. Bo omawiamy odcinki, właśnie dlatego między innymi warto. Wiem, że z racji tego, że zacząłem ten materiał, to do ciebie należy omówienie fabuły, ale zastanawiam się, czy można jakoś sensownie omówić odcinek, który no jednak ma bardzo poszatkowaną fabułę. Ma poszatkowaną fabułę, aczkolwiek tym razem, na co narzekałeś w poprzednich odcinkach, wyraźnie ma swój motyw przewodni, a mianowicie w tym odcinku jest dużo mowy o tym, że młodzi chłopcy, ale też młode dziewczęta rwą się na wojnę, ponieważ tak naprawdę przez swoją młodość nie mają pojęcia, czego pragną. I naprawdę byś uznała to za motyw przewodni tego odcinka? I tak, że to jest naprawdę tak wyraźnie obecne? Nie, no jest obecne, bo przecież wręcz zaczyna się od tego cały odcinek. Poznajemy młodych członków wrogich sobie rodów, czyli Brakenów i Blackwoodsów, i są to dwa rody, które już poznaliśmy w wcześniejszym sezonie, nawet całkiem pamiętam, że już tam ten ich wieczny konflikt został rozrysowany, ponieważ kiedy Rhaenyra była jeszcze młodą księżniczką i szukała godnego siebie małżonka, to wtedy i Brakenowie, i Blackwoodsi próbowali być tymi małżonkami, a ostatecznie z tego co pamiętam skończyło się między nimi znowu kolejną kłótnią, bo po prostu te dwa rody od zawsze ze sobą walczą. No i nie da się ukryć, że w tym odcinku ich odwieczna walka tych dwóch pomniejszych rodów no ma być takim wielkim symbolem tej walki u góry, tego zagrożenia dla samych Targaryenów, że jeżeli raz zacznie się ten poważny rozlew krwi, to już nigdy on się nie skończy, ponieważ wszyscy zapomną, od czego tak naprawdę się zaczęło. Najważniejsze jest to, że trzeba pomścić kolejną zbrodnię. Więc właśnie to tak naprawdę dodaje jeszcze ten drugi główny motyw tego odcinka, czyli z jednej strony młodzi rwą się do walki, a z drugiej strony ci starsi, ci bardziej dojrzali, odpowiedzialni członkowie rodów, jak na przykład Rhaenys Targaryen albo ten Lord Strong, który nadzoruje zamek w Harrenhal, są świadomi tego, że ten rozlew krwi do niczego dobrego nigdy nie prowadzi. Dlatego z jednej strony Lord Strong w ogóle nie jest zainteresowany konfliktem, walką, stawaniem po czyjejkolwiek stronie. Po prostu zgadza się na wszystko, z czym się mierzy, byle uniknąć konfliktu. A na przykład Rhaenys Targaryen bardzo intensywnie namawia swoją królową Rhaenyrę, żeby ta spróbowała jeszcze powstrzymać nieuniknioną wojnę, zanim tą nieuniknioną nastąpi. Ponieważ ten początek odcinka bez wątpienia daje nam posmak, dokąd ród smoka zmierza. Ja mam wrażenie, że to jest zimna wojna przed kryzysem kubańskim, gdyby ten kryzys kubański ostatecznie doprowadził do wojny atomowej. Tak to jakoś mi się to zdaje, tym bardziej, że dużo jest mowy o tym, że jak już smoki wejdą do gry, no to właśnie to będzie wojna atomowa. Tak, ale wydaje mi się, że nie musimy się cofać do momentu zimnej wojny, ponieważ aktualnie nasza część świata, która jest bardzo dobrze uzbrojona atomowo, również... Znaczy ta nasza tutaj, to jest tak średnio. No nie mówię o Polsce, ale mówię o Europie, Stanach Zjednoczonych, naszych sojusznikach, nawet Izraelu. No generalnie
faktycznie jesteśmy w takim znów momencie historii, kiedy to ryzyko użycia broni atomowej znów silnie wzrosło. Dlatego, kiedy jest mowa o smokach, które w świecie Westeros funkcjonują jako takie latające bomby atomowe, żyjące, myślące, oddychające ogniem, no to te dyskusje o tym, czy użyć smoków, czy nie, nabierają no, takiego bardziej realistycznego posmaku, bo łatwo sobie można wyobrazić, że gdzieś tam w niedostępnych dla nas też salach konferencyjnych, salach narad również toczą się takie dyskusje, czy użyć tej bomby atomowej, czy nastraszyć wroga, czy jednak nie nastraszyć i powstrzymać się jeszcze. No i nie ukrywam, że ten aspekt rodu smoka jest interesujący, jest ważny. Nawet trochę oglądając ten trzeci odcinek, zastanawiałam się, czy ten ród smoka, będąc świadomą, dokąd zmierza, to czy nie ma być trochę dla nas, widzów, taką właśnie szczepionką, która ma nam pomóc zohydzić sobie wizję wojny i jakiejkolwiek chęci zemsty na wrogu. Rzeczywiście, jakbym szukał leitmotywu, to powiedziałbym, że to za pobieżenie wojnie jest chyba tym, co najważniejsze w tym odcinku, ale nie zmienia to mojego zdania, że fabularnie ten odcinek wciąż jest bardzo pokawałkowany, skaczemy bardzo dużo między lokacjami, między postaciami, więcej, pojawiają się nowe postacie, tylko jako właściwie mrugnięcie okiem dla fanów całego świata Westeros. A o kim mówisz? Mówię o tej wiedźmie z Harrenhal chyba przede wszystkim. Wiem, że to jest wiedźma z Harrenhal, bo mam Facebooka i lubię strony, które zajmują się światem Gry o Tron, ale tak to bym był absolutnie zagubiony, co tu się wydarzyło. No i tak są nam wrzucane te postacie, które ucieszą fanów tego świata, bo o, ktoś się pojawił, kogo znam, ktoś, kto coś tam znaczy w tej rzeczywistości, ale mnie takie wprowadzenie postaci, które nie jest takim gruntownym wprowadzeniem postaci, że ja naprawdę zapoznaję się z nią i wiem, gdzie ona jest na tej szachownicy rozstawiona, to sprawia, że mam jeszcze większy ból głowy. Ja mam wrażenie, że powinienem z jakimś skorowidzem oglądać ten serial, skorowidzem postaci, które się tutaj pojawiają, żeby móc dosłownie jak w słowniku Gry o Tron otworzyć i aha, to jest ta, dobrze. Powinieneś mieć tą księgę W diabeł ubiera się u Prady. Tak, którą miała, ze zdjęciami. Tak, wszystkich ważnych postaci, które się zjawią na balu. Faktycznie w tym odcinku teraz tak zdałam sobie sprawę, poznajmy wiele nowych postaci, wiele nowych starych, no bo załóżmy, że część z nich gdzieś tam błysnęła nam, czy w wcześniejszym sezonie brat Alicent, czy też ten Ulf Biały, no to który... chyba trzeba mieć pamięć słonia, który pamięta tak dosłownie wszystko, co zobaczył. Tak, 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 który pojawił się we wcześniejszym odcinku też jako przechodzień po prostu. No poza tym faktycznie pojawiła się ta wiedźma z Harrenhal, ktoś jeszcze? No oczywiście Lord Strong. No dobra, to jest najlepiej wprowadzona postać do tego sezonu, bo wiemy, gdzie on jest osadzony, w rodzinie mniej więcej, że on w tych zgliszczach jakoś próbuje rządzić. W ogóle bardzo charyzmatyczny aktor. To była jedna z tych lepszych scen, tak, kiedy Daemon krąży po tym opuszczonym zamku, który jest bardzo upiorny, taki już wręcz kreskówkowo upiorny. To jest scena ze Shreka, przecież skopiowana jeden do jednego, jak Shrek chodzi po opuszczonym zamku i szuka księżniczki. No, ja nawet w tym hełmie jakoś podobnie wyglądali. Naprawdę do złudzenia przypominałem, tylko różnica jest taka, że on nie tyle pokonał smoczycę, co przeleciał, nie wiem, czy na smoku, czy na smoczycy, nie wiem, jakiej płci smoka ma Daemon. No z tego co pamiętam, to smoki mogą zmieniać płeć. Aha, no to tym lepiej w tym przypadku, że mogą zmieniać płeć, to jeszcze bardziej pasuje. No i pytanie, gdzie jest osioł? No, osła brakuje, ale poza tym moim zdaniem naprawdę wszystko się zgadzało. Także wyjątkowo jesteśmy w nawiedzonym zamku, co akurat no, jest, załóżmy, może interesujące, choć fakt, jak to zostało pokazane faktycznie... Choć fakt, że skojarzyło mi się to ze Shrekiem, to nie jest może najlepszy nawiedzony zamek, jaki powinien się kojarzyć w tej scenie. Ale moment, kiedy Daemon pojawia się w komnatach Lorda Stronga...
To były dobre sceny. To było aktorsko ciekawie zagrane postaci, plus całkiem dobrze napisane dialogi. Wiemy, jaki stosunek ma rodzina Strongów do swojego teraz lorda zwierzchnika, czyli Larysa, który teraz wypełnia rolę Varysa i stał się nowym, ważnym doradcą króla Aegona. No i właśnie teraz ten Ród Smoka stał się trochę takim serialem, że są sceny, którymi możemy się rozkoszować, które wiem, że są po to, żeby nie tylko podać nam jakieś istotne informacje, ale też są po to, żeby po prostu sprawić nam przyjemność, żeby zabawić się tym tekstem, tym materiałem, żebyśmy mogli dobrze spędzić czas z tymi aktorami, z tym wymyślonym światem. A czasem są takie sceny, które, no mam wrażenie, że są czysto informacyjne, po prostu muszą być przekazane jakieś informacje o tym świecie, ponieważ fabuła musi się toczyć do przodu i kolejne rzeczy muszą się wydarzyć, żebyśmy mogli wreszcie może dojść do tej bardziej soczystej akcji. No i jednym z takich momentów dla mnie była rozmowa Renery z Reną. W ogóle do momentu spotkania z Alicent Renery to dla mnie Emma Darcy była w tym odcinku bardzo słaba jakoś emocjonalnie. Być może było to zamierzenie, ponieważ Renera w tym odcinku decyduje się niejako poświęcić swoją rolę matki dla roli królowej, to znaczy decyduje się być przede wszystkim królową, która teraz oddaje wszystkie swoje dzieci na wychowanie obcym, zostawia przy sobie tylko następcę tronu, który będzie brał udział w wojnie, czyli Jesse Rysa, a resztę swoich małych dzieci decyduje się no niejako porzucić dla ich bezpieczeństwa. No i myślę, że to był potencjał na bardzo emocjonalne, trudne sceny. Ja sobie teraz wręcz przypominam przecież ten moment, kiedy Daenerys decyduje się skuć swoje maleństwa, swoje biedne, delikatne smoczki i zamknąć gdzieś tam głęboko w jaskiniach, ponieważ dla odmiany to one były niebezpieczne dla reszty ludności. No i tam dzięki muzyce, dzięki grze, dzięki całej tej inscenizacji, pomimo iż mieliśmy do czynienia ze smoczkami CGI, to ja bardzo głęboko współczułam decyzji Daenerys, temu, co ona przeżywa, co te smoki przeżywają, jakie to jest tragiczne rozstanie, jaka tragiczna decyzja. A tutaj Rhaenyra decyduje się porzucić własne dzieci dla ich dobra i nie czułam nic. I Emma Darcy tłumaczy swoją grę aktorską w ten sposób, że no właśnie Rhaenyra pozbywa się tych uczuć matczynych, jakby stara się wszystko w sobie schować, żeby właśnie się nie załamać, żeby dać do zrozumienia, że teraz przede wszystkim będzie królową i te uczucia matczyne gdzieś głęboko w sobie chowa, ale jej decyzje aktorskie niespecjalnie do mnie przemówiły, to znaczy z potencjalnie bardzo emocjonalnych scen i tej rozmowy z Reną, czy też później ten moment, kiedy żegna swoje najmłodsze dzieci, no emocjonalnie nic nie poczułam. Najbardziej ekscytujący moment pośród całej tej sekwencji to był moment, kiedy widzimy cztery smocze jaja i bez wątpienia trzy z tych smoczych jaj to są późniejsze jaja Daenerys, ponieważ no nie ma tu wątpliwości, kolory się zgadzają, no a później sami twórcy przyznali, że w tej wersji historii, w tej serialowej wersji historii to smoki Daenerys pochodzą właśnie z tych jaj, które Rena przeszmuglowała do Pentos. Całe szczęście Emma Darcy jakoś tam zrekompensowała te w moim odczuciu braki w tej ostatniej scenie, kiedy rozmawia z Alicent. No wtedy pokazała cały swój talent i rozmach, jeżeli chodzi o pokazywanie emocji, nic nie mówiąc. Nie, no ta scena aktorsko była w wykonaniu Emmy Darcy autentycznie świetna. Za to te sceny, o których wspomniałaś, no naprawdę nie poczułem nic. To jest aż niewiarygodne.
bo tutaj mogłaby się jeszcze jakaś empatia uruchomić, ale to jest jednak zrobione tak beznamiętnie, że nawet empatia się nie uruchamia, patrząc na to, co się wydarza. No i tutaj być może mogło być kilka innych decyzji, jeżeli Emma Darcy mówi, że no w taki, a nie inny sposób chciała zagrać, no to ja bym chciał zobaczyć tę walkę, która toczy się w niej, no bo to w którymś momencie, wcześniej, kiedy zamyka właśnie te uczucia w piwnicy samej siebie, no bo wiele można powiedzieć, a widz musi to też odczuć. Mhm. I zobaczyć, a nie zobaczyć beznamiętną matkę, która teoretycznie wcześniej wydawała się matką no bardzo zaangażowaną w życie swoich dzieci, więc no to naprawdę jest zaskakujące. Zastanawiam się, czy też to nie wynika znowu z tego, że te dzieci są dla nas absolutnie anonimowe. Gdybyśmy mieli też wcześniej sceny jakoś, które dawałyby nam więcej czasu, żeby pokazać, jak Renera jest zżyta z tymi swoimi najmłodszymi dziećmi, bo właśnie jeżeli chodzi o Jace'a i Luka, to mieliśmy te sceny i pewnie takie pożegnanie by na nas zrobiło przez to dużo większe wrażenie. A tutaj jest małe przedszkole, anonimowe zupełnie dla nas, tak jakbyśmy obok przedszkola jakiegoś przechodzili, no są jakieś dzieci, jakieś się bawią, no i co z tego, no. Nic tak na dobrą sprawę, bo nie ma żadnej identyfikacji emocjonalnej. No to jest wręcz zaskakująco. Scena, która, czy też zestaw scen, które nie budzą emocji, chyba najwięcej to i tak Rena, tak? Rena się nazywa Velaryon? Tak, Rena, dobrze. To i tak najwięcej tutaj poczułem, że Rena czuje się oddalona od tej rzeczywistości walki o to wszystko. Nie Velaryon, przecież ona jest... Ona jest Targaryen, tak, bo ona jest córką Daemona, dobrze, tak, zgadza się. No widzisz, i to mi się też wszystko, żeby nie powiedzieć, co robi, kto jest synem kogo. No w każdym razie bardziej poczułem to, że ona odbiera prośbę Renyry jako oddalenie jej na boczny tor. To jeszcze jakoś tam, ale uczucia do dzieci zero, nic, koniec, po prostu. No decyzja jak decyzja, podpisanie kolejnego dekretu królewskiego, który nic nie znaczy. Nie, no tak, no najwięcej emocji budzi fakt, że widzisz te smocze jaja, a wśród nich są późniejsze smocze dzieci Daenerys. No, tak, no tylko, że na przykład, jeżeli ktoś by obejrzał jednak Ród Smoka bez oglądania Gry o Tron, co też może nie, się no. przecież wydarzyć, to znowu jest to tylko mrugnięcie okiem do widza i tyle. I na tym się kończy ta atrakcja. Nie, absolutnie. Jeżeli Ród Smoka byłby pełnokrwistym serialem z całym wachlarzem emocji, no gdyby po prostu w naszym przynajmniej odczuciu podtrzymał poziom pierwszego sezonu, no to te smocze jaja Daenerys byłyby miłym dodatkiem do i tak już bardzo emocjonalnej, pełnej barw sceny. A tak to, no właśnie, nagle się okazało, że to był najlepszy element tej sceny pożegnania i z tego powodu jest mi bardzo smutno. Po prostu, póki co, dla mnie ten drugi sezon jest no bardzo nierówny, bo właśnie, z jednej strony też bardzo twórcy dbają o przywiązanie do takiego detalu, żeby właśnie te wszystkie postaci książkowe gdzieś tam się pokazały, żeby wszystkie te konflikty... Ale to jest detal fanowski. Tak. To nie jest detal, który właśnie doceni osoba ciesząca się z kunsztu filmowego, co było w pierwszym sezonie, tylko to jest właśnie detal, który wynagradza fanów. Fajnie, że serial wynagradza fanów. To nie jest nic złego, żebyśmy się dobrze tutaj zrozumieli, ale tak naprawdę to powinna być dodatkowa gratyfikacja, bo przecież ktoś, kto nie jest fanem świata Westeros, powinien mieć ogromną przyjemność po prostu ze śledzenia tej historii. A to gdzieś jest nierówne. No dlatego to pocięcie tego wszystkiego, pewna chaotyczność, wrzucanie kolejnych no niemalże easter eggów tak naprawdę związanych z tym światem, sprawia, że dla kogoś, kto nie jest wielkim fanem, no to nie jest łatwa lektura filmowa. No chyba, że to jest taka bardzo lekka lektura filmowa, no po prostu leci sobie jakiś fajny serialik fantazy, fajnie, że są smoki, fajnie, że coś się dzieje, chociaż z drugiej strony, z tego co wiem, ci widzowie znowuż narzekają, że za mało się dzieje, że za mało bitew, za mało właśnie takiej czystej akcji. No tutaj akurat podobała mi się scena pod względem akcji ucieczki Kristona i brata Alicent przed... Skoro widzu sprawdziłaś, dobrze. Zapamiętałam, bo podoba mi się ta postać. No
no taki bawidamek trochę. Tak, ale interesujący wygląd jest tej postaci, jakaś taka też nieoczywista charyzma, więc dużo sobie obiecuję, że jednak się... też ta postać będzie mnie jakoś bawić. Dobrze, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie ta scena była pod względem akcji całkiem udana, kiedy uciekali przed smokiem z otwartego terenu. To na plus bym dał, jeżeli chodzi właśnie o taką pewną dynamikę, można było się nawet zaangażować i jakby poczuć galop razem z nimi. Tak, masz rację, że ten sezon jest taki strasznie niewybalansowany. To znaczy z jednej strony mamy jakieś takie geekowskie wtręty właśnie dla osób już bardzo zaangażowanych w ten świat Westeros. No chociażby pojawia się ta czarownica z Harrenhal. Może będzie ona miała większą rolę, mam nadzieję, ale fakt jak została nam zaprezentowana jako po prostu jakaś kobita w kapturze, nagle coś mówi Daemonowi. Tu umrzesz. Na razie. No nie zostało to po prostu interesująco filmowo nam pokazane. No może sobie przypominacie jak Melisandra została nam zaprezentowana w Grze o Tron. W sensie tam twórcy wiedzieli, że każdą nową istotną dla serialu postać trzeba jakoś wprowadzić, trzeba nią zaintrygować. Ile pompy włożono w to, żeby Oberyna Martella nam zaprezentować. Tak, tak. No tak, to rzeczywiście w większości wychodziło, nawet w tych późniejszych sezonach czasem był odcinek z jakąś postacią, która się pojawiała tylko na ten jeden odcinek, ale wtedy była znacząca. Tak. No czasem można też było na to narzekać, ale jednak no zapamiętywaliśmy, że coś takiego się tutaj wydarzyło. A tutaj faktycznie przewija się coraz więcej kolejnych postaci, no i te wprowadzenia no czasem się udają, czasem są przeciętne, a czasem wręcz frustrujące. Ten Ulf Biały został wprowadzony całkiem przyzwoicie. No ale czy przyzwoicie? Ja znowu nie wiem, po jakiego on tam jest. A jednak chyba powinienem wiedzieć, po co on tam jest. Jakoś chociaż zadzierzgnąć coś, co sprawiłoby, że aha, to on gdzieś tutaj się w tej historii znajduje i mnie tym zaciekawić. A zamiast tego, to ja odczuwam tę scenę jako jakieś takie zapchaj dziury. No tak. Znaczy, myślę, że wszystko z czasem się poukłada, połączy. Tak. Ale... Trzeba dotrwać do tego. Tak, jest to frustrujące. Na przykład bardzo w sumie ciekawym, pomysłowym wtrętem w tym odcinku jest fakt, że w karczmie pojawia się dziewka, która podaje piwo naszym bohaterom, którzy właśnie towarzyszą Ulfowi. No i uważny widz, który może też niedawno sobie odświeżył pierwszy sezon, rozpozna, że tą dziewką jest służąca królewska z zeszłego sezonu, którą zgwałcił Egon. No i Egon jest królem, a ta wtedy służąca królewska teraz jest dziewką w karczmie i znów mierzy się z molestowaniem. No i jeszcze do tego nasi bohaterowie wyśmiewają się z niej, że co ty dziewczyna, nie masz poczucia humoru. Znowu to by było fajne, gdyby to było dodatkowe coś przy okazji, co ktoś zauważył. Nie no, myślę, że akurat tutaj intencją było to, żeby to był taki smaczek dla uważnych widzów. No. I to był bardzo fajnie pomyślany smaczek. Aczkolwiek biorąc pod uwagę, jak wypełniony treścią, nowymi postaciami jest ten odcinek, no to to był kolejny dodatkowy element, który już może przepalić zwoje mózgowe. No właśnie, czy cokolwiek z tego byśmy zauważyli, gdyby nie to, że omawiamy te odcinki i przygotowujemy się do tego nagrania i gdzieś tam chcemy zrozumieć, co twórcy zrobili. No pewnie praktycznie nic z tego byśmy nie zauważyli, a jak się po prostu ogląda to pierwszy raz, to niektóre z tych scen wzbudzają pewnego rodzaju konfuzję. Ale tak sobie myślę nawet o tym, co powiedziałaś o tej służącej, która straciła pracę, między innymi dlatego, że została zgwałcona, więc jest to jakby podwójna kara, to danie jej nieco bardziej na pierwszy plan wzmocniłoby na przykład przekaz, który jest też obecny w tym odcinku, o którym mówi Elena, że czy ona jako
osoba wysoko urodzona, która tak naprawdę nie mierzy się z żadnymi poważnymi problemami, może opłakiwać śmierć swojego dziecka, skoro te dzieci gdzieś tam w tych slumsach królewskiej przystani giną jedno za drugim. Czy ona ma do tego prawo? A więc jest taka klasowa refleksja tej bohaterki. To jest bardzo ciekawa refleksja. I tutaj to starcie błękitnej krwi z krwią błotną, pobrudzoną slumsami, no to by było coś dodatkowo ciekawego. No też by dawało jakiś kolejny leitmotyw. No mam trochę nadziei, że tego będzie więcej, bo znowuż też przecież została nam wprowadzona kolejna postać, jeszcze w tym odcinku już się nie pojawiła, co uważam, że jest kolejnym błędem. Hugh Kowal, tak? Czyli też kolejny przedstawiciel ludu. No i to, co zobaczyliśmy w drugim odcinku, moim zdaniem, żeby, biorąc pod uwagę jego zawód, kuć żelazo póki gorące, no to powinno być go więcej, żeby to znaczenie tej postaci jakoś wzmocnić, żebyśmy nie zapomnieli tej jednej sceny, która się z nim pojawiła. To nie, to oczywiście go nie ma, wróci pewnie za ileś tam czasu, może nawet w następnym odcinku, a może nie. A najgorzej, że ja nie mam za dobrej pamięci do twarzy. Tak? No, no właśnie, a tych twarzy to po prostu jak w kalejdoskopie. Aczkolwiek tutaj Helena była bardzo skromna, bo jednak ona też jako królowa i żona swojego brata Egona już dużo przeżyła w życiu, no między innymi tak od niechcenia też chyba w pierwszym sezonie wspomniała, że no Egon regularnie mnie gwałci po pijaku, ale poza tym daje mi spokój. No to jest, Helena ma, tak naprawdę tutaj podchodzi do tego, jak się mówi, że lepiej być bogatą i smutną na Seszelach, niż biedną i smutną w slumsach królewskiej przystani. No. Tak, trzeba przyznać, że rozmowa Heleny z Alicent też była jednym z tych bardziej interesujących momentów całego odcinka. Ja się zastanawiam, czy Helena wybacza swojej matce grzechy, które ta już popełniła względem swoich dzieci, między innymi względem Heleny, czy to są grzechy przyszłe, ponieważ pamiętajmy, że Helena ma dar jasnowidzenia. W ogóle to jest aktualnie jedna z moich ulubionych postaci, nawet muszę powiedzieć, że tutaj się wyklarował taki panteon postaci, które wydają mi się interesujące. Aha. Może lubić to też nie jest zawsze do końca dobre słowo, bo bardzo interesującą postacią wydaje mi się Aemond, taki skonfliktowany, cichy, zamknięty w sobie, który właśnie w tej burdelowej alkowie się tylko odkrywa, ale tutaj w tym odcinku ta burdelowa alkowa zostaje odkryta wtedy, kiedy on nie chce, więc musi znowu pokazać jakąś taką zimność swojego charakteru. To jest bardzo ciekawe. Swoją drogą w tym odcinku Aemond bardzo mi przypominał projekt Wiedźmina z pierwszej odsłony gier o Wiedźminie polskich. Naprawdę, może bardzo ktoś się wzorował tutaj. No podoba, w każdym razie podoba mi się ta postać. Może rzeczywiście niedługo będzie polował na potwory. No. Na płotce smoczej. No, to dużo ma tą smoczą płotkę, trzeba przyznać. No i taką postacią, która w sposób zaskakujący, wydaje mi się ciekawa, przez to jak jest prowadzona, jest Kristen Cole. Z jednej strony facet, który awansuje niezależnie co by zrobił. I tutaj jest Królewska Rada, pierwsza Królewska Rada Kristena Cole'a jako namiestnika. No i wszyscy rozmawiają, co to zrobić, zacząć wojnę, nie zacząć, jak rozstawiać te... Kristen, co o tym myślisz? To jest nawet, no niby nie ma tak, że Kristen, co ty myślisz, tylko wszyscy na niego patrzą. Ale sztukateria. No, to tak to mniej więcej wygląda. No widać, że no, jest absolutnie nieodpowiednia osoba na tym miejscu. No próbuje nadrobić, że on tu teraz pójdzie z zaskoczenia i zaatakuje i w ogóle. No, a z drugiej strony pokazane jest, że na tym rzemiośle wojennym zna się nie najgorzej. No jest... to postać, której nie da się lubić, ale zarazem no, jego ścieżka jest coraz ciekawsza i widać, że facet ma mindfucka. Znaczy w tym odcinku zresztą też mieliśmy szansę, żeby choć troszkę było nam Kristena żal, ponieważ fakt jak potraktował go brat Alicent, z jaką pogardą, że jesteś człowiekiem niegodnym tego stanowiska, jakimś tam malutkim dorniczykiem, w ogóle nie równasz się z moim wielkim szlacheckim rodem. A kto tam go później uratował?
No, właśnie. Ale w tym momencie faktycznie no, można było sobie przypomnieć, że no niejako Kristen Cole jest kolejną osobą z, no niemal z ludu. A wiesz jak potraktował go brat Alicent? Tak jak traktują go widzowie tego serialu Kristena Cole'a, dosłownie, bo no hejt na tę postać, a wręcz na aktora niestety. No często tak. To się zdarza, że widzowie nie odróżniają postaci od aktora. No jest ogromny, wręcz aktor grający Kristena Cole'a zablokował możliwość komentowania na social mediach, bo taki hejt płynął na niego, bo gra tę postać. To pokazuje, że mimo wszystko dobrze gra. Dobrze odwala swoją robotę, ale no ja rozumiem tych ludzi. Znaczy nie rozumiem, bo w życiu bym nie pomyliła postaci fikcyjnej z aktorem, który gra tę postać. Ale się widzi go na ekranie i ma się bardzo negatywne odczucia w stosunku do niego od razu z miejsca. No właśnie, to raczej pochwalić należałoby tę aktorską robotę. No dobrze, to kto jest twoją ulubioną postacią tego odcinka? Viserys. Nadal? Nadal, jeszcze nadal. Zapalam świeczki w septie dla Viserysa Targaryena, naszego króla dobrego. Nadal Viserys. Trzeba być konsekwentnym. Poza tym pamięć nie może zanikać tak szybko o wspaniałych ludziach. Tak? No właśnie. Więc Viserys. A te postacie, które wymieniłem, gdzieś tam sobie tuptają za duchem Viserysa. A twoja? Nie ma. To też powiedz Viserys. Ja nie oszukuję w takie gry. Ale to w ogóle nie jest oszustwo. Co to znaczy oszustwo? Jak? Oj, w ogóle... Nie kalaj mojego wyboru. Kto tam dzisiaj występował? No nie. Nie, w tym odcinku chyba powiem pas, bo było kilka interesujących momentów dla postaci. Nawet Damon miał udany moment w momencie tej wizji, kiedy nagle... A no, to uczucia go ruszyły tak, jakieś tam. Tak, kiedy nagle staje się emocjonalny, ma łzy w oczach, widać, że jednak targa nim poczucie winy, ma świadomość, wiesz, że... Wiesz, dlaczego nim targa? Bo jest Targaryenem. Tak samo Emma Darcy na koniec tego odcinka dała świetny popis aktorski, ale wcześniej nie byłam przekonana do jej wyborów aktorskich, dlatego tutaj mieszane uczucia. No chyba ten Lord Strong jakoś najbardziej mi przypadł do gustu w tym odcinku. No, to nie jest jakiś bardzo strong wybór. Tak, no o to chodzi. Miał udaną scenę, dobry moment rozmowy, odpowiedni aktor dobrany na odpowiednią postać. Tyle. A scena? Też nie masz. Ja ci powiem, że moja scena to jednak jest ostatnia scena. Ta długa rozmowa w septie. Ona jest dobrze zrobiona. Bardzo ładny ma też tło dźwiękowe. No właśnie, ja tutaj bym chciał od razu też dwa słowa powiedzieć, że strasznie ubogi jest ten serial, ten sezon, jeżeli chodzi o muzykę. O ile zachwycaliśmy się, że Raman Javadi zrobił fajne rzeczy w tym pierwszym sezonie, tak na razie ja w ogóle nie zauważam, że ta muzyka tutaj jest obecna. Może jakieś drobiażdżki się pojawiły. No i właśnie ta scena w septie, nie pod względem muzycznym, ale pod względem takim akustycznym, gdzieś tam jakieś modlitwy, jakieś mamrotania mnichów czy mniszek, to ładnie wprowadziło w taką modlitewną atmosferę. No i cała ta scena, ta konfrontacja i również uświadomienie Alicent, że ona naprawdę się pomyliła z tym Egonem. No udany jest to koniec, no i swego rodzaju wręcz cliffhanger, że teraz Alicent zrozumiała, że jest za późno, a może rzeczywiście to wszystko jest po nic. Kurczę, ale no właśnie to jest cały problem tego serialu, że z jednej strony jest wielkie przywiązanie do tego szczegółu, do bycia wiernym książką, żeby wprowadzić te wszystkie liczne postacie, a z drugiej strony nagle mamy takie pomysły jak z siódmego sezonu Gry o Tron, czyli że nagle Rhaenyra, czarna królowa, którą chce zamordować połowa królestwa, nagle zakrada się do pieczary lwa,
nagle wystarczy, że założy inne szaty i już absolutnie nikt jej nie rozpozna. Zakonnica w przebraniu. Dużo jest tutaj takich filmowych skojarzeń. Znaczy, to mnie mierdzi pod tym względem, że co we wcześniejszym odcinku wystarczyły uważne oczy Mizarii, żeby nagle ukrócić spisek przeciwko królowej. Tak wypatrzyła, że coś jej się nie zgadza, że nagle ten sam rycerz, którego widziała wcześniej w zamku, teraz zmierza do zamku i połączyła kropki i nagle bum, królowa jest uratowana od zamachu. No a tutaj nagle Rhaenyra przemieszcza się i to jeszcze nie sama, tylko z kolejną rozpoznawalną postacią, czyli swoim gwardzistą. Tak? Ręką rozpoznawalną? To jest ciekawe to, co powiedziałam. Dobrze, no dla uniwersum tego świata, znaczy to też nie jest postać anonimowa, tak. To nie jest, bo najpierw myślałam, że to jest może też właśnie zakonnik właśnie z tego miejsca, do którego wikariusz Rhaenyra zmierza i to on ją tam wprowadza, ale nie, to jest jej po prostu gwardzista, który wcześniej też pracował w królewskiej przystani. To znaczy są dwie bardzo rozpoznawalne postacie, no i nagle w tym świecie Westeros, nagle w tym świecie królewskiej przystani, który został nam tak rozrysowany, że wszędzie są szpiedzy, wszędzie te malutkie ptaszki coś śpiewają konkretnym uszom. Wcześniej w Grze o Tron mieliśmy Littlefingera i Varysa, którzy wiedzieli wszystko, co dzieje się w królewskiej przystani. Teraz taką postacią jest Larys, no i też taką postacią jest Mizaria. I pewnie jest jeszcze więcej osób, które mogłyby wypatrzyć taką sytuację, a mimo wszystko tym razem takie szalenie niebezpieczne, wręcz idiotyczne przedsięwzięcie wypaliło. No zresztą tak samo jak wypalił fakt, że Daemon, kolejna słynna twarz z królewskiej przystani, też się zakrada, ale on chociaż pod osłoną nocy zakradł się. Tak. A ona z trójki zakonnicy, no, także o co chodzi. No ten pomysł to już naprawdę był na granicy takich wybryków fabularnych, które były bardzo wygodne, żeby popchnąć akcję do przodu właśnie a la z siódmego sezonu Gry o Tron. Ale z drugiej strony ta scena była potrzebna. To znaczy musieliśmy sobie znowu przypomnieć, od czego to wszystko się zaczęło, o czym jest ten serial, że to przede wszystkim jednak jest serial o relacji między Rhaenyrą a Alicent i jak całe morze różnych nieporozumień i konfliktów je poróżniło. No i też byłam bardzo usatysfakcjonowana tą końcową sceną, także może masz rację, to była najlepsza scena z całego odcinka. Dobrze, ja już się nie będę wygłębiał o to, jak wygląda opieka nad najważniejszymi osobami w państwie, w świecie, w którym mordują się nawzajem. Pozostawię to milczeniem. Sama w sobie scena była bardzo udana. No i tym akcentem kończymy, bo zawsze kończymy takim akcentem nasze omówienia Rodu Smoka. Jeżeli chcielibyście się też podzielić swoimi ulubionymi postaciami i scenami, czekamy na to i czekamy oczywiście, czy ten trzeci odcinek was usatysfakcjonował. A my gorąco dziękujemy naszym wszystkim patronom, w tym najhojniejszym, czyli Bartkowi, Jankowi, Konradowi i Marcie. A od nas póki co to by było na tyle. Pa!